Siemanko wszystkim, z tej strony Pomidor.pl i witam was bardzo serdecznie w nowym Let's Playu na moim kanale. Zagrajmy w Spyro 2 Riptos Rage na PlayStation 4. Tak, będziemy sobie grali teraz w kontynuację przygód ze Spyro 1, czyli w jedną z najlepszych gier Spyro ogólnie. Ponieważ tak, uważam, że Spyro 2 jest najlepszy z całej trylogii, jak i ogólnie najlepszą grą z serii Spyro. Przebija on nawet Spyro 3 i mogę nawet powiedzieć, że przebija Spyro 1. Chociaż do Spyro 1 mam ogromny sentyment, bo w niego się najwięcej zagrywałem, to Spyro 2 wprowadził fajne nowe mechaniki, fajny soundtrack, w sensie orkiestralny soundtrack i generalnie fajnego antagonistę i ogólnie ma fajny klimat. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania lecimy sobie z koksem i... Swoją drogą wiem, że pewnie będzie was się zastanawiał, dlaczego mamy tutaj już napis Migot. Otóż spieprzyłem, że tak powiem, nagranie swoje, bo mi się bardzo nie podobał komentarz z mojej strony. I jest to moja czwarta próba, żeby nagrać tę oto serię i mam nadzieję, że teraz ona się powiedzie. Tak więc, let's go! I swoją drogą Spyro jest tutaj niebieski, jeżeli chodzi o ładowanie, jak sami zresztą zauważyliście. A teraz czas na cutscenkę. Czy ten deszcz się kiedyś skończy? Już nie pamiętam, jak wygląda słońce. Czas wybrać się na wakacje w jakieś słoneczne i ciepłe miejsce. Wybrzeże smoków, o tak! Nie byłem tam od rozgromienia gnieznośnego gnorka. Co ty na to, Iskier? Masz ochotę na plażowanie? Ostatni jest gnorkiem! To działa, profesorze? Prawie. Jeszcze kilka drobnych zmian w kulach i... Może to nie najlepszy pomysł. Ściągnięcie smoka może bardziej rozzłościć Ripta. Uspokój się i nie dramatyzuj. Widziałaś w książce profesora? Mają takie wielkie szpony, a zęby jeszcze większe! I zioną ogniem, o tak! Są jeszcze groźniejsze niż Ripto. Dokładnie o to chodzi. Smok to nasza jedyna szansa na powstrzymanie go, wiesz o tym. To działa! Udało się! Mam smoka! Wow, twarde lądowanie. Cześć, którędy na plażę? Ej, przestańcie się gapić. Nigdy smoka nie widzieliście, czy co? Jesteś smokiem? A co, coś nie pasuje, kotku? Jestem spokojnym gepardem. Powaga! Proszę, proszę. Coś tu się kroi, a ja nic nie wiem. Chyba nie próbujecie czegoś przede mną ukryć. Smok? Ściągnęliście smoka do Avalaru? Nienawidzę smoków! Ja! Aj! No, bierz go, zabij! Kaps, ty tempaku! Zeżarłeś moje berło! Tobą zajmę się później! Kim był ten Butz? To Ripto. Musimy się go pozbyć. Jest źródłem nieustających kłopotów. Zresztą szkoda czasu na gadanie. Lepiej przejrzyj przewodnik magiczny. Dowiesz się więcej na temat naszego świata, a ja muszę sprawdzić, co knuje Ripto. Spotkamy się w letnim lesie. Zaraz, chwileczkę! Jakim cudem daliśmy się w to wplątać, co? No i dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. Niestety zaczynamy ze stanem 92 klejnoty, za co was bardzo serdecznie przepraszam, no ale no... Tak, tutaj byłyby klejnoty i...
troszeczkę tam byłoby klejnotów, więc sorki za to, taki mało profesjonalizm, ale jak już powiedziałem, nagranie mi się trochę zwaliło i szczerze powiedziawszy, nie chciałem specjalnie tworzyć trzeciego slotu tylko po to, ponieważ musiałbym na nowo save ze Spyro 2 zaczynać. Ale dobra, może wytłumaczę wam na szybkiego fabułę gierki i w ogóle co się działo w tej cutscence. Więc teraz tak, jak widzieliście, zakończenie, które było przed chwilą, w sensie pierwsza cutscenka, która jest zakończeniem do Spyro 1, dzieje się dosłownie sekundę po pokonaniu Gnastiego, kiedy to Spyro i Sparks chcą odpocząć i spędzić sobie wymarzone wakacje. Niestety w Krainie Smoków pada deszcz, co zresztą mogliście zobaczyć. I bohaterowie znaleźli portal, który nazywa się Dragon Shores albo Wybrzeże Smoków, lub też tutaj prawdopodobnie będzie japońska nazwa, o ile jakakolwiek jest. No i chcą się tam udać. I co jest ciekawe, to to, że... No, szybko, bo mam to na końcu języka. W tym samym świecie właśnie, czyli w tym, w którym obecnie jesteśmy, czterej nowi bohaterowie mają, że tak powiem, pewne zatargi z antagonistą, czyli z tytułowym Ripto. I Spyro i Sparks, no niestety na nieszczęście, stają się ofiarą ataku Ripto, no bo Ripto niszczy portal do wybrzeża smoków i Spyro jest, lekko mówiąc, udupiony i w tym momencie musi pomóc, że tak powiem, nowym przyjaciołom skopać dupę Ripto. I nie wiem, czemu w ogóle mam tego. To jest dziwne, bo ja stworzyłem nowy save i mam od razu możliwość tego. Tego super... No super ognistego tego. Nie kumam trochę tego, ale no dobra. W sensie wiecie, to szarżowanie co teraz mam. Plucie ogniem, innymi słowy. Nie wiem dlaczego to mam, nie wiem czy to się ogólnie już na save'ach zapisuje czy nie, ale to trochę dziwne, bo zacząłem nową przygodę, a tutaj coś takiego, ale okej. Nie będę tutaj kwestionował. Więc tak, kontrolki są w sobie takie same. Nic się praktycznie nie zmieniło. Jedyne co się zmieniło, to to, że Spyro będzie miał teraz nowe umiejętności, które będziemy mogli nabyć w trakcie gameplayu. I tak jak to było z poprzednią grą, tak i w tej grze będę po prostu się wyciszał na jakichkolwiek cutscenkach. Czy to będą jakieś krótkie dialogi z postaciami, czy nie. Ponieważ tak, ta gra wprowadziła między innymi coś takiego, że mamy takie krótkie dialogi pomiędzy postaciami, jak zobaczycie teraz. Hej Spyro, moja przyjaciółka Elora prosiła, abym ci pomogła. Za każdym razem, gdy się spotkamy, zapiszę twoje postępy. O tak! Pacnięcie oznacza, że kiedy wpadniesz w tarapaty... Tak swoją drogą, jeszcze raz mówię, podkreślę, bo mogłem to źle przetłumaczyć. To co teraz widzicie, to takie plucie ogniem, dopiero możemy odblokować tak naprawdę pod koniec gry. Więc nie wiem, czemu mi się to teraz odblokowało, no ale... Mówię, nie będę tego już kwestionował, nie będę po raz piąty kasował save'a i po raz piąty zaczynał od nowa, bo prawdopodobnie to już... To plucie ogniem się zapisało. Ale pozostałe moce się nie zapisały, tylko to się zapisało, więc to no, dosyć ciekawa sprawa. I jeżeli chodzi o tą lokację, którą teraz mamy, czyli Migot, albo w oryginale Glimmer, bądź też tutaj będzie prawdopodobnie japońska nazwa, to jest jedna z moich ulubionych lokacji. I tutaj niestety jedna rzecz została, że tak powiem, naprawiona w Reignited Trilogy, mianowicie to, że nie możemy tutaj zrobić double jump glitch. O co z tym chodzi, już mówię i objaśniam. Po prostu w oryginale mogliście zrobić coś takiego, że stojąc w miejscu mogliście wcisnąć X kwadrat i jeszcze raz X, co pozwalało wam zrobić double jump. I na przykład zademonstruję wam to z jedną taką konstrukcją. Ponieważ ja to na przykład zrobiłem w oryginalnym let's playu i nie będę się, że tak powiem, z tym krył, bo to zrobiłem. Więc tak, jest możliwość tutaj wykonania glitcha, w sensie w oryginale. Mianowicie musicie zrobić właśnie ten double jump i doskoczyć do tego oto miejsca, następnie tam gdzieś górą sobie pobiegać.
I w taki oto sposób możecie zrobić glimmer od razu na 100%, nie cofając się. Ale jako, że gramy tutaj w Reignited Trilogy, to tutaj niestety trzeba będzie backtrackować. Ale backtrackingiem myślę, że się zajmiemy pod koniec serii. Jesteś tym smokiem, o którym wszyscy mówią. No cóż, mostu nie otwieramy za darmo, nawet dla celebrytów. Przejście będzie cię kosztowało 100 klejnotów. Dziękuję, panie smoku. Nazywasz się Spyro, a? Od teraz możesz korzystać z mostu, kiedy zechcesz, za darmo. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Może jak będziesz bogatszy. Więc tak, ten koleś nazywa się Bunker, albo w oryginalnym tłumaczeniu nazywa się Moneybags. Jest to postać, która jest bardzo znienawidzona przez większość fanów. Aby dobrze rozejrzeć się wokół, przytrzymaj akcję. Spróbuj jej użyć, by rozejrzeć się po tej jaskini. Więc tak, Moneybags to jest postać, która jest znienawidzona przez większość fanów, ponieważ jest on właśnie między innymi takim pulchnym misiem, który jest łasy na kasę. Spyro! Dzięki za pomoc w pokonaniu jaszczurek! Chcemy wynagrodzić twoje zaangażowanie talizmanem Migotu! Magiczny portal, przy którym stoję, zabierze cię do letniego lasu, jednej z krajów świata. Czemu każda postać musi mi za każdym razem przeszkadzać, kiedy ja chcę cokolwiek tłumaczyć? To jest denerwujące trochę. W sensie, to może aż tak nie denerwowało w Spyro 1, no bo trzeba było bliżej podejść do tych postaci, ale tutaj to jest za bardzo denerwujące, muszę przyznać. Ale dobra, no. Dostaliśmy talizman, czyli między innymi item, który jest bardzo ważny w tej gierce. W sensie, to jest taki drugi ważny item, ponieważ pierwszy to będą orby, które również będziemy zbierać. Może nawet jeden z nich zbierzemy sobie tutaj. Kto wie. Tak czy siak, tak jak przed chwilą wspomniałem, talizmany są bardzo ważne, ponieważ odpowiednia ilość talizmanów będzie mogła nam odblokować walkę z bossem. Tak więc, ale mówię, Moneybags jest bardzo hejtowany i... Niezły strzał! I tak właśnie, no. Jest bardzo hejtowany i nikt go nie lubi. Tutaj ten challenge, który miał miejsce, wyglądałby tak, że po prostu ten ziomek, który by tutaj właśnie był, który sobie teraz polas, on by dał nam kulę, którą byśmy musieli atakować te jaszczurki, ale jako, że ja mam właśnie to ogniste... że mam super charge, no to ja się teraz niczego nie boję i mogę se od tak po prostu atakować te jaszczurki. Nawet nie muszę brać tego. Ale jeden raz wam to zademonstruję. Ale masz parę, Spyro! No, to jest kamień między innymi. Tym kamieniem mamy trafić w tą jaszczurkę. Ale tylko raz wam to pokażę, bo skoro mam możliwość plucia, no to kurde. To mam już niezłe ułatwienie. I sorki, gdyby mi się język plątał, ale wstałem z jakieś pół godziny temu i mam taką ochotę na nagrywanie i chcę to zrobić, więc YOLO. Aby trafić jaszczurkę, musisz dobrze wycelować. Wciśnij akcję, by wycelować, a potem wciśnij atak, by plunąć. Ja nie muszę nic robić, ja po prostu skaczę se i tyle w zasadzie. Ale dobra, myślę, że będzie można jeszcze powiedzieć o ciekawostkach o Spyro i tutaj postanawiam zrobić taką selekcję ciekawostek. Mianowicie ciekawostki, które są w trakcie gameplayu i ciekawostki takie główne. I to jest właśnie między innymi sekcja ciekawostek głównych. Więc teraz tak. Nie wiem, czy wiecie, ponieważ te ciekawostki będą bardziej opierały się odnośnie oryginalnego Spyro, nie odnośnie Reignited Trilogy, bo Reignited Trilogy będą ciekawostki wkrótce. Ale mówiąc teraz o Spyro 2, tym oryginalnym przez Insomniac Games, to teraz tak.
Kiedy gra została wydana na PlayStation Store w Ameryce Północnej, została wycofana ze sprzedaży z powodu zgłaszanych błędów w poziomach Idle Springs i Colossus. Glitche zostały poprawione, a gra została ponownie wydana. Wiecie, jeżeli chodzi o PlayStation Network aka PSN, bo to między innymi na PSN-ie takie rzeczy się działy. I teraz gdzie jest ten ziomek? Gdzie jest ta jaszczurka? A, ona tu jest. To było proste. Też... Kolejna ciekawostka jest taka, że jak mogliście zauważyć na pierwszej cutscence w Dragon Realms, tak, to ten poziom się tak nazywa, tam gdzie, wiecie, padał deszcz i Spyro użalał się nad straconymi wakacjami, jest pokazane inaczej niż w pierwszej części, bo tamten poziom, w którym to Spyro tam opowiadał o odnośnie pokonaniu Gnastiego, to był trochę taki remix Stone Hill i Dark Hollow, a w dwójce jest to mix Stone Hill i Atom Plains. A teraz zestrzelmy tego gostka. Jupi! Uchroniłeś moje skarby przed jaszczurkami! Przyjmij tę kulę! Zostawiła ją tu wczoraj jakaś skrzydlata dziewczyna. Tak, możemy już sobie, że tak powiem, zbierać te... orby. Te orby są też bardzo ważne, ponieważ żeby zrobić 100%, równo 100%, nie jakieś 120 albo 117%. Więc aby zrobić równo 100%, musimy zebrać 64 takich orbów. Więc czeka nas dosyć długa podróż. Ale mówiąc dalej, począwszy od tej gry, Spyro podkładał głos Tom Kenny. Ale zmieniło się, aktor głosowy się zmienił w Spyro A Hero's Tale, gdzie Spyro podkłada już Jess Harnell. I szczerze powiedziawszy, gdybyście siebie pytali o biografię tego kolesia, w sensie w jakich on tam grach lub filmach występował, to powiem wam, że nie wiem, ponieważ powody. Ale wiem tylko, że aktor głosowy, który podkłada w oryginalnym Spyro 2, to jest aktor, który podkładał głos SpongeBobowi. I on też się pojawia w poziomach, tylko że z różną tonacją, że raz na przykład mamy takiego typowego SpongeBoba, a raz mamy właśnie takiego spajrowatego SpongeBoba. W Ocean Speedway i Metro Speedway i Icy Speedway jest woda, a w Canyon Speedway to jest zastąpione lawą, w sensie woda jest zastąpiona lawą. I ostatnia ciekawostka, która jest dosyć ważna, przynajmniej dla mnie, to że w grze, w oryginalnym Spyro 2 jest ukryte demo Crasha Team Racing i żeby dostać się do tego dema, to trzeba w głównym menu przytrzymać L1, R2 i kwadrat. Świetnie! Super moc turbolotu jest aktywna! Możesz teraz zapalić lampy! Aby zapłonęła największa lampa, jak najszybciej podpal pozostałe! Super moc pozwoli ci przez chwilę lampy... No dobra, więc teraz robimy sobie challenge z zapalaniem latarni. To jest dosyć prosty challenge, tak szczerze powiedziawszy. Dziękuję za pomoc w zapalaniu lamp. Wróżka podarowała mi tę kulę, ale ja wolę klejnoty. Weź ją sobie. Szczerze też wolę klejnoty niż jakieś kule. Albo po prostu orby. No ale dostańmy się teraz tutaj. Dokładnie tak. I w sumie jestem ciekaw, czy byłbym w stanie zrobić tutaj od razu 100%, mając ten super duper charge. W sensie tak atakując tym plunięciem. Jestem ciekaw tego. Więc zobaczmy, co się stanie.
O kurde. Może się nam uda zrobić tutaj takie przypadkowe 100%. Dobra, gdzie jest ten szósty? Tu jest. Szybko. Dziękuję za pomoc w zapalaniu lamp. Przez chwilę obawiałem się, że trzeba będzie odwołać dzisiejszy mecz baseballowy. Proszę, ktoś wrzucił tę kulę pomiędzy piłki. Ej, udało się! O lol! Ej, to mi się nie powinno udać. Co tu się stało? Okej. To teraz ja już się niczego nie boję. Kurde. Co ja się mam przejmować? Teraz już mogę zrobić 100% tutaj. Dobra, ale tutaj mam już wszystko zebrane. Wszystkie klejnoty w sensie. Ile mi w ogóle ich brakuje? Mało mi brakuje już. Lel. Ale nie sądziłem, że mi się to uda, tak szczerze. Ja myślałem, że to po czasie zgaśnie. To trochę taka beka w sumie. Zaraz będzie oszust, oszust. Ej, nie jest to żaden oszust, ponieważ żadnego cheatu nie wpisywałem. Po prostu nie wiedzieć czemu to mi się zaktywowało. I to jest tylko takie, kurde, ciekawa sprawa. Dobra, ale gdzie są te pozostałe klejnoty? Halo, halo. Proszę mi tu dać klejnoty. Tutaj widzę ten. No, przed chwilą była waza, którą zniszczyłem, więc tja. I jeszcze tylko jeden klejnot nam został. Jeden jedyny klejnot. Jeden jedyny klejnocik. I to jest kolor czerwony, o wartości 1. Gdzie on jest? Gdzie jest klejnot? Gdzie jest klejnot? Chyba wiem gdzie. No dobra, powiem wam tylko szczerze, alesiara.pl, ponieważ, jakby to powiedzieć, no, brakuje nam jednego klejnotu. Sprawdźcie sobie sami. Raczej jednego klejnota. To jest po prostu przykre. Ale mogę zrobić też, a raczej spróbować jedną rzecz zrobić, mianowicie polecieć do następnego świata i odpalić znowu te lampy i może mnie znowu tam przeteleportuje. Kto wie. Tak czy siak, może powiem wam o ciekawostkach dotyczących Glimmer, bo to są dosyć szybkie ciekawostki, więc uwaga. Mimo, że jest to świat samouczkowy, to jednak szybowanie w tej gierce uczymy się dopiero w następnym świecie, czyli w naszym pierwszym oficjalnym świecie, czyli Summer Forest albo Letni Las. Glimmer to jeden z 18 światów, który nie posiada czegoś takiego jak cutscenka wprowadzająca. W oryginalnej grze jest glitch z double jumpem, czyli po prostu to, co wam tłumaczyłem, że możemy se tam po prostu skoczyć i biegać sobie, kurde, po out of bounds. Bonesa the Game Cutter, czyli ten ziomek, który stał sobie tam. Wiecie o kim mowa, o tym tutaj ziomku. To on w oryginalnym Spyro 2 by sobie po prostu tutaj podszedł i by podskoczył tam do góry i by czekał na nas właśnie w tamtym miejscu, nie? A w Reignited Trilogy podchodzi do tego wiru i dostaje się tam w taki sposób. Wiecie o co chodzi chyba, nie? No i Glimmer klimatycznie przypomina Summer Forest, a graficznie Autumn Plains, z czym mogę się oczywiście zgodzić. Dobra, kończymy, że tak powiem, Glimmer i rozpoczynamy już naszą fabułę. I lecimy do letniego lasu. Oh man, jak to dziwnie wygląda w tym momencie.
nie! O, cześć! Przepraszam, że nie przedstawiłam się wcześniej. Mam na imię Elora. Siema, jestem Spyro. Jesteś jakąś kozą czy coś? Jestem faunem, Matołku. O, wybacz. Poznałeś już górników z Migotu? Tak, dostałem od nich prezent. Powiedzieli, że to talizman. Podarowali ci talizman? Tak, to dziwne. Wcisnąłem go do przewodnika, który mi dałaś. To tak, w Avalarze mamy 14 talizmanów. Wszystkie są magiczne. Zbierz ich wystarczająco dużo, a pomogą ci pokonać Ripta. Łowco, gdzie byłeś? Tak, jakoś zgubiłem się. Spyro pomoże nam zebrać talizmany. Pomogę? Pomoże? Spyro, spójrz. Na razie możesz zapomnieć o wycieczce na Wybrzeże Smoków. Ripto i jego potwory zawładnęli zamkiem w letnim lesie. Wybierz się w podróż po krainach Avalaru i przekonaj mieszkańców, by podarowali ci swoje talizmany. Trzymaj je w przewodniku. Ej, to mogę zrobić ja. A smok niech lepiej usmaży Ripta. Łowco, ty nie możesz nawet znaleźć własnych butów. Jak mogłabym powierzyć ci 14 talizmanów? Później opowiem ci coś o kulach. Na razie wystarczy, że znasz ich wartość. Ależ nie ma sprawy. Zbiorę kilka talizmanów, podpiekę za dekrypta i obiad zjem już na wybrzeże. Tja, Elora nieźle pocisnęła po hunterze aka łowca. Ale dobra, jesteśmy sobie w naszej oficjalnie pierwszej lokacji, czyli Summer Forest, albo Letni Las, albo tutaj macie japońską nazwę. I ta... To jest jedna z moich ulubionych lokacji. Bardzo lubię Summer Forest, jest on bardzo fajny i... Ta muzyka. A raczej ten motyw, posłuchajcie sobie.